Siemandero, witam was serdecznie kolejny raz z Urban Move 4. Tym razem jesteśmy tutaj po to, aby przetestować składy Konstali 105N, czyli szybkowiec, oraz 105NA plus 105NAD. Zaczniemy sobie od szybkowca, którym przejedziemy się na park leśny. Trochę zmaściłem. Okej, jedziemy. No, jak widać, mamy we wnętrzu typowe takie plastikowe, kubełkowe siedzenia. Dobrze znane z Konstali, tutaj akurat w kolorze niebieskim. Ustawiamy sobie zjazd na zajezdnię. Mijamy się też z szybkowcem, ale solo. Bardzo przyjemny skład. Bardzo fajnie się prowadzi. No i mamy pantografy podniesione w obydwu wagonach, na co warto zwrócić uwagę. Zawsze się rozglądam, czy nic nie nadjeżdża. Chociaż wiadomo, że tramwaj ma pierwszeństwo przed autobusami i przed innymi pojazdami. Aczkolwiek zawsze lepiej się rozejrzeć. Tak, tak się prezentuje szybkowiec. Pantografy podniesione w obu wagonach, tak samo jest z kabiną motorniczego. Jest w obydwu wagonach. Zarówno w silnikowym, jak i w doczepnym. Teraz przesiadka na 105NA plus 105NAD. Tutaj już sytuacja ma się nieco inaczej, ponieważ mamy pantograf opuszczony w drugim wagonie. Przepuścimy naszego kolegę. Mamy pantograf opuszczony oraz nie mamy kabiny motorniczego w wagonie doczepnym tym razem.
Ziomek pojechał sobie w lewo, a my za chwilkę wybierzemy się w prawo na lotnisko Kopernika. Bardzo fajny sygnał przed zamknięciem drzwi. Kojarzy mi się bardzo z tramwajami śląskimi. No i tu również mamy klasyczne siedzenia plastikowe, prawdopodobnie w kolorze niebieskim. No i w drugim wagonie, tak jak mówiłem, nie ma kabiny motorniczego. Jest za to więcej przestrzeni dla pasażerów. No i właśnie obuszczony pantograf w drugim wagonie, czyli w wagonie doczepnym, który de facto tej energii nie musi pobierać, ponieważ jest połączony przewodami z pierwszym wagonem silnikowym. Ogółem myślę, że te składy wyszły bardzo fajnie, nie ma z nimi żadnych problemów, prowadzi się bardzo przyjemnie, tramwaj się nie wykoleja. Także zachęcam Was, abyście sobie sami przetestowali, jak się tymi właśnie wagonami jeździ. Jakiś ziomek się właśnie we mnie tam wcisnął. Mógłby sobie śmiało zjechać na drugi tor, ale pewnie nie umie obsługiwać zwrotnicy, no trudno. Najwyżej za chwilę zostanie ukarany, że tak to ujmę. Za swoje przewinienia, bo tak być nie może. A tymczasem ja
Żegnam się już z Wami. Była to krótka prezentacja nowych składów, kolejnych nowych składów na Urban Move 4, zaraz obok składu Moderusa Alfy. Kolejna bardzo dobra aktualizacja. Wszystko rozwija się w dobrym kierunku i trzymam kciuki, aby tak było dalej. Ponieważ gra staje się coraz ciekawsza. No i oferuje coraz więcej dla wszystkich graczy. Także wbijajcie na Urban Move 4, testujcie nowe dwuskłady. Jeśli nie macie Super VIP-a, to koniecznie go sobie nabądźcie, ponieważ wybór taboru będzie wtedy naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i z pewnością spędzicie wiele przyjemnych godzin na rozgrywce tutaj. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siemanderko.